Witam Was bardzo serdecznie w filmie, w którym pokażę Wam bardzo fajną i oryginalną ozdobę na stół świąteczny albo gdzieś na szafkę, gdzie macie powiedzmy taką wystawkę z ozdobami. Głównym elementem tej ozdoby będzie patera. Tą konkretną paterę dostaniecie w Pepco, ona chyba kosztuje 20 zł czy jakoś tak, więc jeśli jesteście tak jak ja fanami pater, to na pewno macie w szafach parę sztuk. W tym roku zdecydowałam, że i tak z niej nie skorzystam, więc zrobię z niej ozdobę. Ta patera ma tutaj takie otwory, przez które będziemy mogli przewlec różne rodzaje wstążek. Wy już decydujecie, jakie wstążki tutaj przepleciecie, więc ja za chwileczkę się tym zajmę. Do przygotowania tej ozdoby będziemy potrzebować jeszcze paru rzeczy, które może macie w swoich zasobach. Głównym takim źródłem, który będzie nadawał klimat tej ozdobie, będą te lampki z Pepco z szyszkami, więc bardzo serdecznie polecam Wam je zakupić, bo naprawdę są niedrogie, a robią super efekt. I będziemy potrzebować też takiego na przykład kominka w kształcie domu, albo jakiegoś świecznika lub coś w tym stylu, którym udekorujemy szczyt naszej ozdoby. Poza tym tutaj jeszcze widzicie takie choinki na przykład, które kiedyś kupiłam w Ikei w takim trzypaku. Bombeczki przygotowałam. Przygotowałam też sztuczny śnieg. Poza tym jakieś szyszki nam się na pewno przydadzą, łańcuchy. Ja wykorzystam też takie dwa reniferki, które kupiłam kiedyś w Castoramie, takiego ceramicznego bałwanka. Może tutaj taką sztuczną gwiazdę betlejemską. Myślałam też, żeby uzupełnić luki tej ozdoby świeżymi gałązkami choinki świerku, ale udało mi się w stokrotce dorwać taki bardzo realistycznie wyglądający właśnie kawałek igliwia, więc rozparceluję go na członki, że tak powiem, i powtykam w ten mój stroik, więc w dalszej części filmu zobaczycie, jak wykonać właśnie tą ozdobę. Ja rozpocznę od przełożenia tej mojej tasiemki dookoła tutaj patery i zawiązania kokardy. Tasiemka założona dookoła mojej patery i jak widzicie, cały stroik będzie na tak naprawdę odwróconej paterze, więc na sam szczyt przychodzi nasz świecznik, w moim przypadku ten domek, i tutaj ta moja patera ma takie no niezbyt estetyczne wykończenie od używania po prostu, więc stwierdziłam, że poprzez taki zabieg z magicznym klejem, tutaj ten rancik posmaruję właśnie magicznym klejem i obsypię go tym sztucznym śniegiem. Najlepiej właśnie zanim będziemy układać dekoracje, zrobić ten zabieg, jeśli też u Was tak to wygląda, bo można paroma ruchami po prostu ogarnąć temat tego śniegu tutaj na rancie. I w międzyczasie, gdy klej będzie nam tutaj wysychał, zobaczcie, już zupełnie inaczej wygląda ten domek tutaj z tym sztucznym śniegiem. W momencie, kiedy ten śnieg będzie nam tutaj wysychał, będziemy układać kompozycję tutaj na dole naszej patery. I rozpoczynamy od rozłożenia tych naszych super lampek z szyszkami. Układamy je dookoła.
No i teraz będziemy ustawiać tutaj, mając na uwadze, gdzie jest nasza wstążeczka, tą ekspozycję. Więc też myślałam, żeby tutaj tym śniegiem posypać na dole tej patery. Teraz rozłożę taki srebrny łańcuch kuleczkowy. Myślę, że ten łańcuch ogarnie tutaj zakrycie tych kabelków, więc warto użyć go troszeczkę więcej. No i też układamy wszystko równomiernie dookoła. Tak jak przeczuwałam, koraliki bardzo fajnie zakryły kabelki, chociaż już ten sztuczny śnieg fajnie ogarnął sprawę, bo jednak kabelek jest przezroczysty, więc już się, że tak powiem, wtopiły w ten śnieg. Więc teraz może postawimy choinki i je ułożymy od najmniejszej do największej. Tutaj z przodu na pewno przyjdą te moje jelonki. Nie, teraz rozdzielę na osobne gałązki tą właśnie dużą gałązkę. Będziemy potrzebować nożyczek i po prostu powkładam to też tak może między te szyszki. Na tym etapie mój stroik wygląda w ten sposób. Tutaj choinki takie bardziej drzewkowe, tutaj bardziej igliwie. I te igliwie właśnie fajnie zamaskowało ten włącznik do lampek, więc tutaj fajna sprawa. No i teraz takimi małymi elementami jak na przykład takie bombki lub szyszki będziemy wykańczać całość. Mój stroik jest praktycznie gotowy. Teraz na sam szczyt postawię ten mój lampę w kształcie domku, a przed domkiem postawię tego ceramicznego bałwanka, który się tutaj idealnie mieści. No i mamy świąteczno-zimowy krajobraz na jednej paterze. Myślę, że taki stroik na środku stołu, na czerwonym obrusie będzie prezentował się obłędnie, więc mam nadzieję, że Was zainspirowałam i zrobicie też podobny stroik. A teraz zapraszam Was na drugą część filmów, na której pokażę Wam, jak udekorowałam mój tegoroczny stół na święta Bożego Narodzenia 2020.